Jerzy Urban. 80 lat na karku i dziesiątki milionów złotych na koncie. Ale przez większość swego życia znienawidzony przez wielu Urban śmiało mógł być przykładem, jak pieniędzy nie robić. Choć miał świetne i dobrze płatne prace, nie gromadził majątku. W latach 50. i 60. XX wieku jako dziennikarz polityki większość pensji zostawiał w warszawskich knajpach. Koszt pobytu singla w restauracji kameralnej wynosił mniej więcej równowartość dzisiejszych 50 zł. Było mnie stać, żebym co noc swoją normę tam wypił, zagryzając jabłkiem i frytkami, wspominał w jednym z wywiadów. Jak dodaje, w kameralnej był w zasadzie codziennie. W PRL-u, choć jako rzecznik rządu miał tekę ministra, nie dorobił się dużych pieniędzy. Ale pracowitości nie można mu było odmówić. Jako rzecznik zaczynał pracę od godziny 9, więc budził się o 4 nad ranem i chałturzył, pisząc teksty na zamówienie. Jednak dowodem na to, że nie miał smykałki do podwajania swego kapitału, jest sytuacja z 1990 roku. Komunizm upadł, a z byłym rzecznikiem rządu PRL-owskiego nikt nie chciał się zadawać. Najpierw Urban miał zostać szefem nieistniejącego już satyrycznego pisma Szpilki. Ale przeciw takiej decyzji buntuje się zespół redakcyjny. Potem generał Jaruzelski próbuje mu załatwić posadę szefa Rzeczpospolitej, ale i tam Urban jest niemile widziany. Próbuje reaktywować agencję prasową, ale nie wygrywa w konkurowaniu z papem. Wpadłem w depresję. Co prawda dostałem wysoką emeryturę ministra, ale wkrótce ustawą rządu mazowieckiego zlikwidowano te emerytury. Wtedy kłopot, co robić, zmienił się w problem, z czego żyć. Wspomina na łamach wydanego niedawno wywiadu Rzeki. W końcu fortuna się odwraca. Jest rok 1990, gdy do Urbana przychodzi wydawca z pomysłem napisania książki Alfabet Urbana. Dziennikarz opisuje w nim swoje koleżanki i kolegów z całego życia. Wszystko kąśliwym językiem, przy okazji odsłaniając kulisy życia publicznego i towarzyskiego, najważniejszych polskich postaci ostatnich kilkudziesięciu lat. Alfabet kupuje w sumie 850 tysięcy osób. Urban zarabia na tym 120 tysięcy dolarów. Ale znów nie wie, jak je pomnożyć. I znów ze wsparciem przychodzi generał Jaruzelski. Dzwoni do Gorbaczowa. Ten nakazuje swojemu ministrowi handlu zagranicznego pomoc dla Urbana. Radziecki rząd wnosił uchwałę, zgodnie z którą do interesów z ZSRR z Polską rekomendowana jest spółka Kier, należąca do Urbana. Zakłada biuro handlowe, próbuje eksportować towary na wschód, ale ginie w papierologii. Handel do ZSRR i tak idzie innymi drogami. Machnąłem ręką i zlikwidowałem biuro. Chociaż gdybym miał rozum, żeby oddać tę sprawę w ręce biznesmena, na takiej uchwale rządu ZSRR mógłbym zarobić kolosalne pieniądze, wspomina po latach. Wpadł więc na kolejny pomysł – import piwa z Niemiec. Po pierwszych transportach wychodzi jednak na jaw, że nie ma na to koncesji. Zamiast zarobić pieniądze, Urban zarabia na kryminał. Wymiguje się przed więzieniem tylko dzięki prawnikom. W końcu przychodzi kolejny pomysł. Wciąż jest rok 1990. Urbana odwiedza dwóch mężczyzn z USA z propozycją inwestycji w internet, który ma być przyszłością. Ale Urban nie rozumie, czym miałby być internet i nie wierzy, że to dobry biznes. Pomysł odrzuca. Tak samo jak nieco później ofertę kupna niemal za bezcen tygodnika Angora, który do dziś jest jednym z najchętniej czytanych w kraju. W końcu przychodzi strzał w dziesiątkę. Gdy kolejne pomysły nie wypalają, Urban boi się w nie wejść, decyduje się założyć tygodnik satyryczny Nie. Po paśmie porażek przychodzi pierwszy sukces. Gazetę w pierwszych latach regularnie kupuje po 500 tysięcy osób. Urban zaczyna zarabiać olbrzymie pieniądze. W końcu zaczyna je także rozsądnie inwestować. 40 milionów złotych ma w obligacjach IKEA, Forda oraz polskiego i węgierskiego rządu. W 2004 roku jest na 98. miejscu listy najbogatszych Polaków tygodnika Wprost, z majątkiem wycenianym na 120 milionów złotych. Później na liście już się nie pojawia, ale dziś jego majątek można szacować na kilkadziesiąt milionów złotych. Jest właścicielem willi z basenem w Konstancinie i siedziby redakcji Nie w Warszawie. Ma własny jacht, a na co dzień porusza się z szoferem, swoim Jaguarem. Mimo, że jest milionerem, obecnie pieniądze już go tak nie pociągają jak kiedyś. Stałem się nieruchawy, niesprawny, otępiały w takim rozumieniu, że zawsze byłem żądny przygód. Najważniejsze było być, a nie mieć. A teraz jestem ani być, ani mieć. Jestem obojętny zarówno na wyjazd na zakupy, jak i na wakacje. Możemy jechać, możemy nie jechać. Dziś bardziej jestem ciekaw lektur niż czegokolwiek innego. Ale jestem człowiekiem szczęśliwym. Mówił niedawno na łamach swojej ostatniej książki.